Cześć wszystkim, wjeżdżamy na serwery CSGO z chłopakami. Cześć. Siema. No, siemanko, elo, elo, 3-2-0, życzę wszystkim miłej gry. Dzień dobry, nazywam się Czesio, elo, Czesio i będę z wami grał w grę. Ej, jaki kanał? Jaki kanał? Podaj. A skąd mam to wiedzieć, mądziole? Teraz to nie macie ze mną szans. Tak się rozgrzałem, że ze wszystkimi wygram. I pewnie uruchomiłeś te haksy, co konieczko dla nas zaprogramował. Czesio, moim celem jest dojście do pierwszej areny i wygranie 3 pojedynków za wszelką cenę. Kozak. Ej, chłopacy, mam dla was fajną zagadkę. Wczoraj znalazłem na mecie. No dajesz. Co jest długie na 18 cm i każda kobieta ma to chętnie w rękach? Cheesemakera. To mnie. 100 zł. 9. Ale to złotych ma 14 cm. Nie bij mnie, błagam. Nie podskakuj, pacanie, bo Czesio chodził na MMA, więc umie się bić. Sorka. Ty masz tego misiaczka w pierdolu. A weź się pał i spierdzielaj i odwalaj się od naszej trójki, mądziole. Chyba że chcesz dostać w ryja od Czesia. Chcę. I dostałem. Freezemaker to na siłownię chodził. Zajebiasz, bo ci się zęby spocą, pacanie. Czesio, co ty odpierdzielasz? Chodź sami, bo się zgubisz. Czesio szuka muchów na tej mapce, ale nie może żadnej znaleźć, jest smutny. Plecy macie łapki. Czesio, idioto, w tej grze nie ma much. To jest strzelanka na walanka. A weź wyciągnij kija z dupy, cebulaku. Morda, dupę i żryj dupę. Strzelam mu w ryj, a te pociski lecą gdzieś w ścianę. Chyba po wojaku jestem. Czesio lubi jeść kupę, miam miam. Przed ciebie jestem głodny, Anusiak. Pizda, nie. To którą mapę teraz wybieramy? Nie wiem. Trójkę dawaj. Ja bym jednak proponował tę trójkę wybrać. Klikajcie 3. A są na tej mapie muchy? Bo Czesio nie może znaleźć żadnych muchów w tej grze. Nie wiem co to za mapa, ale mam przeczucie, że może być fajna. Nie wiem czy wiecie, ale ja i Maślana chcemy kupić ten serwer. Ty kupuj. Będziecie musieli wykonywać moje polecenia. No chyba ciebie nie wiem. Ja na pewno wprowadzę opłaty za wejście na serwer. 5 zł za godzinę gry. Was coś boli chyba. Na pewno wywalę wszystkich adminów, tylko my będziemy adminami. I Czesio też chce być adminem i wszystkich wybanować. Czesiu, jak wszystkich wybadujesz, to nie będzie z kim grać i nie będzie kasy. O co tu chodzi? Panowie, nie mamy czasu, chodźcie gdzieś razem, szybka, paka, chodźcie. Idziemy z 5 na longa, reszta idzie shortem. Rzucamy na BS, a tyle flaszy, ile się da. Potem jakieś smoki i podkładamy bombę. Kurwa mać, no ale masa. No i cały misterny plan Anusiaka w pizdu. Jak my chyba fejmy na tym serwerze, co? Tak, chyba tak. Tak, to przejmujecie normalnie. Jak oni mogą tak dziwnie gadać? A weź pierwszej do piaskownicy, dzieciaku, tam gdzie twoje miejsce! No chyba ty! No i dobrze, kurwa, na to kurwę. Mu się pierdolony. A co ty taki pospinany, jakbyś nie srał przez tydzień? Nie srałem. A weź wyciągnij kija z dupy, cebulaku! Mutujcie też serwa. Dobra, ziomek, weź zamknij mordę, bo zaraz ci taką lepę sprzedam, że cię żaden z ojców nie pozna. Wy sami się zmutujcie, durnie! Konieczko. Gdzie jest Konieczko? Konieczko dostał szlaban na kompa od ojca, bo nasikał Angelicę do kanapki. I pany kurwa. Czesio, Maślana, słuchajcie mojej taktyki, to na pewno wygramy tę grę. Idziemy pod B i przed tunelem Czesio podsadza Maślanę na skrzynkę. Hehe, zajebiasto. Czesio nie podsadzi Maślany, bo on ma śmierdzące giry. Sam masz śmierdzące giry, zielony pajacu!
Zamknijcie mordy i wykonujcie polecenia mistrza. No dobra, wskakuj, śmierdzielu. Dobre. Czasio wygrał, Czasio wygrał. Ale cat! Tam korzek. Słyszeliście piosenkę Szósty dzień tygodnia od tego Cypisa? Tak. Słyszeliśmy. A pamięta ktoś, jak to się zaczynało? Bo Czesiowi wypadło z głowy. Szósty dzień tygodnia, a Czesio rozpalony jak pochodnia. Czesio też chłonie jak pochodnia. Wiadomo. Chce ktoś z nami pograć w magicznych wojowników? Nie mam takiej giery, przyjaciel. No właśnie, ja bo przydałaby się nam jeszcze jedna osoba. Mogę ja? Ja chcę! Cześć, tu tam stój, pysk! Wiadomo, że też chcesz grać. No właśnie, my tu pytamy innych, bo trzeba znaleźć jeszcze jedną osobę. Ja z takim bachorem nie będę grał w wojowników! O, ty śmiech. Pomożecie nam zrobić zadanie z matmy? Bo Koniecko jest chory i nie będzie od kogo jutro spisać. Daję. Matka ma 5 synów. Każdy z synów ma siostrę. Ile matka ma dzieci? Chłopacy! Czesio wie! No powiedz, ile, Czesiu? Ja wiem. Matka nie ma dzieci, bo wszyscy wzięli i umarli. Czesio, jesteś debilem. To co, chłopaki, pomożecie nam? Nie. Ja wiem. Wiesz, ile jest? Wystarczająco, żeby dostać 500+. Nigdy nie było. Kurwa, 6 razy 500+. Ale z was puste łby! Anusia, jak tam na gali? Dużo tych terrorystów? Bo jak coś, to mogę pomóc! Spokojnie, jak na wojnie, póki granat nie pierdolnie. Granat nie pierdolnie! Anusia rozbawił Czesia tym tekstem. Dobre. Ej, chłopacy, bo razem z Maślaną chcemy Czesiowi znaleźć dziewczynę. Anusia, nie mamy już laseczki, a on nie ma i ciągle za nami łazi. Wsiadźcie mu tubę. Ale Czesio nie lubi dziewczyn, bo one nie mają wacka. Ona nie ma wacka. Podaj ta linki do mnie. Moja Kunegunda to takie 9 na 10, bo czasami bąka mi na twarz puści. Czesio zabił. A twoja mama wie, że grasz w takie gry? Tak. To jasne, jakoś w to nie wierzę. No ja też nie. Weź ją zawołaj i niech to oficjalnie przy wszystkich potwierdzi. Dobre. Ale dymy. No. Jak u magika. Koledzy, bo ja wcześniej dostałem jakąś skrzynię do ekwipunku. Chłopacy, jak otworzyć tą skrzynkę? Bo Czesio lubi skrzynki. Ja mogę ci dać klucz, ale to nie są tanie rzeczy. I jak dostaniesz słabego skina, to przez tydzień robisz mi kanapki do szkoły. Dobra. To ja ci zaraz wyślę linka do swojego konta, bo to nie moje konto, ukradłem znajomemu. Ale się zakupiłam. Możesz dać, to zaraz otworzę tę skrzynię. Kurde, jest ryzyko, jest zabawa. Uwaga, otwieram. Dajesz. Chyba, nie? I co, mózg ci normalnie mi coś świata w kachach. I co ci wypadło? Powinno pisać na czacie. Mój skin. No, mamy karabinek, chłopaki. Ile takie się kosztuje, bo się nie znam. Czesio, daj mi chcesz skina. Więcej niż twoje życie. To jest tak tanie, że możesz mi to dać. Wisisz mi kanapki. Dumę ty tu możesz podetrzeć. No to spierdzielam do sklepu po chleb i idę robić te zasrane kanapki. Kurde, panowie, słabo stoimy z hajsem. Nie ma problemu. Więc co ja to, Czesio ma trochę kasy. Cześć, no właśnie, bogaty! I kupi dla chłopaków snajperkę! Dawaj, po prostu snajperce każdy... No, Mister Bomba! Dobra, zobaczcie, jaką mam fajną lunetę! Oh, I kill him! My grenade is perfect! Wyszał. Cześć, idioto! Co ty zrobiłeś z tą bronią?
Czesio wyrzucił snajperkę, bo była bardzo ciężka i bolały go ręce. Mnie też bolały. Czesio, jesteś idiotą, teraz na pewno nie wygramy już tej rundy. Czesio, jak ty grasz, co ty robisz w ogóle? Czesio, bo ja pytanie mam do ciebie. Czesio już jest zmęczony ciągłymi pytaniami. Nie chcę mu się już z wami... Nie, Mindy, to honko czyta. Przeczytaj mój nick. Ej, dobra, to może być już koniec odcinka, bo admin mówił. Jest tutaj teraz jakiś admin? Bo razem z chłopakami mamy do niego sprawę. Jako? Chcieliśmy prosić, aby nas nie mutowano, bo kręcimy całkiem nowy, specjalny odcinek Władców Much. Pojebał? Czesio ma główną rolę i będzie gwiazdą, a potem dostanie Oscara. Czesio, błagam cię, nie rób z siebie jeszcze większego debila. Nie mutuj. No właśnie, lepiej siedź cicho, bo przez ciebie jeszcze nas zmutują. Nie mutuj ich, spoko są. Perfekcyjne zrobione, nie mam zamiaru, dobrze, że... Chłopacy, przepraszam, nie jesteście źli na Czesia? Nie. Nie. Nie, no może trochę. Nie, jest zabawa. Ale młyny na tym serwerze, co nie? No, zadymka się... Nie, no. Go. Jest pijany chyba. Też mi się tak wydaje. Kiedy nowy odcinek? Jak ty pijany chyba? Nigdy, alkohol, nieważne. Jak ty po wojaku? Jak ty chyba, po wojaku. A jakie rangi macie tak z ciekawości? Nie interesuj się. Grubasie, śmierdzący. A idź se z balkonia na mrozie! Nie, wiesz co, dzięki. To może Czesio opowie jakiś wierszyk? Nie chcę wierszyka, lamuś. Siekiera motyka aka miałem, całą rundę z nim wygrałem. Siekiera motyka mąka z makiem, Czesio w CS jest kozakiem. Dobry wierszyk. Dobry, dostajesz Nobla za niego. Zajebiaszczo. Dobra. Mam fama smocza wiedza. A co to jest? Dragonlord na Famasa polec. Ja chcę! Tutaj to się wymienimy. Tu jestem, idę do ciebie. Kurna, pomóż. Czesio też chce skina. Tylko że za tobą. Czesio, tobie wystarczą zwykłe skiny. Pozdrawiam YouTube tak w ogóle. A starego to już nie pozdrowisz? Pozdrawiam. Nie wiem po co, ale jak chcecie, to pozdrawiajcie. Pozdrawiam. Pozdrawiam mamę i tatę. Mamy tatę i rodziców. Będzie u taku czy u trolka? Chodzi ci o tego youtubera trolka, co nagrywa trole na mikrofonie? No, to tak. No, też go kojarzę, robi takie śmieszne filmiki z tej gry, polecam go oglądać. Czego nie mają... zna, ale też polecę tego youtubera. Brawo! Oni mają bindy na wszystko. Ej! Trolek, a co to są pozdrowisz? Te bindy? Konieczko pewnie by wiedział. Ej, Trolek, pozdrowisz? Czyli oni myślą, że tak naprawdę to nas tutaj nie ma? Wszystko mają. Ej, Trolek, pozdrowisz. A co będę z tego miał? Kup.